Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy. Widzimy się w kolejnym odcinku z gry Zawinięcie Ethana Cartera. W zasadzie z marszu zacząłem od razu drugi odcinek, czy drugi, kolejny odcinek. Musimy znaleźć więcej ciał. To jest rozwiązanie. Bo ciała nam dadzą więcej informacji dotyczących tych dziadków tutaj. Dobra, tu z prawej był ten pajac ostatnio. Nie chcę na niego trafić z powrotem. Halo, gro! Dobra, jestem. Był ten poszukujący nas. On tam był. To jest iluzja? To jest iluzja, która nas przegania? To jest iluzja! To jest iluzja. On znika, przecież go nie może tu być. Boże, Ignacy, przestań myśleć, że to jest gra fantazy. Schowaj się za rogiem. Jest. Co się stanie? O Jezu. Pieprzony jumpscare. Okej, czyli tych iluzji też musimy unikać, tak? Gdzie jestem? Serio? No dobra, to odczytałem. Ten jumpscare przynajmniej nie był taki straszny. Czyli trzeba pochodzić po tych tunelach i znaleźć ciała, tak? Taki jest zamysł. Dobra. Niech będzie jeszcze raz ta iluzja się pojawi. Czy to było ciało jakieś? Halo? Nie pamiętam. Dobra. Idziemy tędy. I tu pojawia się klucznik. Dobra. Spoko. Idziemy z powrotem do niego. I teraz tak, jak obiegałem to wszystko, to tutaj trzeba było pójść chyba i tutaj, jakby moja orientacja nie myli. Jestem tu. Tu leży jakieś ciało? Nie. Trzeba znaleźć tych wszystkich strażników w takim razie. Tu leży jeden. Kolejna dusza odleciała, dobrze. Trzeba ich więcej znaleźć. Dobra. Jak znajdziemy ich wszystkich, to wtedy możemy się tam dostać. Dobrze. Kolejny, dobrze, mamy. Zniknął i on. Bardzo się cieszę. Ja jestem teraz, tak, w tej dolnej części. Obejdźmy jeszcze raz. Tutaj w lewo. Tutaj i tutaj. Jestem gdzie? Tak, poszedłem. Dobra. Ty lecisz tam. Czy to jest ten długi korytarz, czy nie? Tak, to jest długi korytarz chyba z tym naszym złym człowiekiem na końcu. Pójdź tu. Czy się zgadza, gdzie jestem? Tak, zgadza się. Teraz chcę iść tu. Serio, kolejny. Dobra. Chrzanić siebie w takim razie. Tu. No go muszę jakoś minąć. Teraz to już zawędrowałem w ogóle za daleko. Idźmy tu.
Za dużo tych strażników mi dajecie tutaj. Dobra, kolejne ciało. To był piąty. Jeśli mnie pamięć nie mieli. Dobra. Tutaj powinieneś być? Był jeden tutaj już. Dobra. To teraz czas w takim razie zlokalizować znak i pójść z powrotem do tego przejścia. Jestem tutaj. A tu w prawo byłem raz, sprawdzałem cokolwiek, czy tu jej nie ma. Tu było jedno ciało już. Dobrze, ok. Tak, tu jeszcze są jakieś przejścia boczne, których nie sprawdzałem. Wydaje mi się, że nie. Idziemy zatem prosto, powinniśmy zdać zaraz kolejny znak. Halo? Tak, jest kolejny znak. Tylko tym razem ja źle doszedłem tutaj chyba. Dochodzę tu i jestem tu. Tu? I tu? Tak, dobrze, teraz poszedłem. Teraz tu, tu i tu. I teraz, drogie dzieci, muszę wam powiedzieć jeden sekret, dlaczego się nie gubię tak bardzo. Mój tata od małego kazał nam uczyć się mapy, poruszanie się z mapą. Bo zawsze nam mówił, że GPS, oczywiście jak ja jeszcze byłem młodszy, to nie było GPS-ów, ale zawsze nam mówił, że GPS zawsze się może pomylić, a jeżeli potrafisz posługiwać się mapą, to nigdy na tym źle nie wyjdziesz. Szybko minąć tego zwyrodnialca. Nie ma go tu. Dobra, idziemy teraz do góry. Powinniśmy mieć więcej już istot. Czy cały czas nam brakuje jednej? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Dobra, 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 raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięciu, a tu jest sześć. Halo, kumpel, dobra, zobaczmy jeszcze tak, kółeczko to jest Z, dobra. Kółeczko to była środkowa linia, dobrze, trójkąt to jest taka łezka, coś w tym stylu. Trójkąt. Trójkąty są tu. To? Wydaje się być najpodobniejsze. Mhm. Porównajmy. Tak, trójkąt jest ok. Kółko jest ok. I to jest ostatni krąg, którego jeszcze nie widziałem. No dobra, będziemy testowali. Kółko mamy, dobra, trójkąt mamy, kwadrat mamy, to mamy, gwiazdka to jest kość, ta przekrzywiona, gwiazdka to jest linia, która? Ty, to jest ta kość taka, o to, dobrze, tak, czy nie tak? Ty jesteś chyba, nie? Tak, to jest to. To mamy. No i pozostaje nam... A, czekajcie. Trójkąt do góry czy trójkąt do dołu? To jest jeszcze różnica. To jest trójkąt do góry. Mhm, sprawdźmy. Trójkąt do góry. To jest łezka. A to jest linia trójkąta do dołu? Jakie tu zostały trójkąty do dołu? Trójka. I... kość. Dobra. Trójkąt do góry w takim razie jest... Trójkąt do góry, dobrze. Jeszcze raz. To była łezka, dobra. To, ok. Teraz tak, z trójkąta do dołu mam do wyboru w zasadzie dwie kombinacje, które mi pozostały. Bo z każdej linii jest jeden, brakuje mi jednego. Z trójkąta do dołu mamy to i mamy kość. Ja bym spróbował to. Trójkąt do dołu. Dziękuję. Czy się utopię? Cthulhu.
przedwieczny. Jestem w wiosce. Co tu robi Cthulhu i dlaczego jestem pod wodą? Czytaj. Klątwa morskiej istoty. Enokiański Necronomicon. Górnicy wreszcie go odkryli. Jednak nie wszyscy chcieli przeprowadzić znaleziony w nim rytuał i przywołać morską istotę Gniacha. Jeden z górników zdał sobie sprawę, że w wyniku rytuału świat zostanie pochłonięty przez powódź Gniacha. Nie miał więc wyjścia. Zabił pozostałych za pomocą odłamków magii Eldown. W odwecie Gniach przeklął górnika, który teraz błądzi po kopalni, skazany na to, by powstrzymać innych przed przywołaniem morskiej istoty i zatopieniem całego świata. Nie! Halo! Ethan, mówiłem ci, żebyś się tu nie kręcił. Do cholery, słuchaj, tu jest niebezpiecznie. Przeczytam twoje opowiadanie później, okej? Okay? Tylko nie mów matce, że tu jestem, dobra? A teraz idź. Wracaj do domu. Co jest? Kurwa mać! Tekst. Zabierz swoje graty, znaczy do Dale. Szpiwnicy, wyrzuć się na cholerne wysypisko. Mam dość potykania się po drodze do pralki o to wszystko, co zostało z twojego bezsensownego życia. Nie żartuję, albo ty sam to wyrzucisz, albo wszystko spalę. Patent? Biuro patentowe? Prośba o wyjaśnienie. Szanowny panie, Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych otrzymał pański list z 27 stycznia 1973 roku, w którym pyta pan, dlaczego zgłoszony przez pana patent o numerze 527F2D został odrzucony. Jak wiedzieliśmy w naszej wcześniejszej odpowiedzi, został on odrzucony, ponieważ naruszał prawa istniejącego patentu. W naszym rejestratorze znalazło się ponad 50 zgłoszonych przez pana w ciągu ostatnich 16 miesięcy patentów. Żaden z nich nie został zaakceptowany i za każdym razem kwestionował pan naszą decyzję. Informuję pana, że zarówno te sprawy, jak i wszystkie inne uznajemy za zamknięte. Z poważaniem. Tekst? Do kogo to jest? Mr. Carter. Z Red Creek. James Mackey. Okej. Okay. Jeszcze pana Cartera nie widziałem. Czy to był ten górnik? A to? To było. Wow. Czyli to był ten jeden górnik, który chciał ich wszystkich... Który chciał im wszystkim zabronić tego robić? Jego dusza pozostała tam? Ale przyznam szczerze, straszne. Bo wszyscy i nikt ci on się nie zgodził. Tak, to by się zgodzał. Tu nic nie ma, jedźmy dalej. A gdybym się nie zatrzymał, ciekawe co by było. O, tu nie byłem jeszcze. Co, czyżby kolejne zejście w podziemie? Nie, tu są te gorące źródła. Po których miał przyjść... Kanister, halo! To jest tylko reakcja chemiczna. Co się stanie, jak wejdę? Tutaj szedł Ethan, z ojcem i z mamą. Przeszliśmy. Wyczuwałem dwa rodzaje ciemności w Red Creek Valley. W pierwszą można było wejść i przy odrobinie szczęścia wyjść z niej. Druga była głębsza, przytłaczająca, nieprzenikniona. I chciałabym sobie poszedł. Proszę, nie straszcie mnie, nienawidzę tego. Dobra.
Halo? I jestem na dole. Poczekajcie. Zanim to... Ja chcę dojechać do końca kopalni. I zobaczyć, co tam się znajduje. Bo tam mnie jeszcze nie było. Jeżeli tam nie będzie nic, spoko. Ale chcę mieć to sprawdzone. Bo tej części miasta jeszcze nie robiłem. Chcę to robić metodycznie. Dobra, przejść przez to źródło. Swoją drogą, bardzo ładna, bardzo mi się podoba animacja ta. Ciekawe jestem, czemu to są takie gorące źródła, nie? To pewnie są te... No, te amerykańskie, te górzyste, tak? One tam są, pojawiają się te gejzery całe i tak dalej. Chyba stąd. No faktycznie jego data miał rację, to jest reakcja chemiczna prosta. Fizyczna chyba bardziej niż chemiczna, chociaż nie wiem. No chodź, chodź. Już. Dobra, lecimy. Chcę pojechać kolejką dalej, zobaczcie, co tam się będzie znajdowało. Czy to już jest koniec, serio? Aha! O Jezu, przepraszam was bardzo, moi drodzy. Byłem przekonany, że tu jeszcze coś będzie. No to przepraszam, to ja popsułem. Dobra, nie chcę na to patrzeć już nawet. Jak za długo patrzę na to, to po prostu się zaczynam bardziej bać. Dobra, idziemy. Coś widzę, maile wlecą, dobrze. Gra jest przerażająca. Naprawdę jest przerażająca. W szczególności te duchy były przerażające. Ten gościu. Znaczy bardziej groza niż... Tak jak powiedziałem, to bardziej groza. Boję się bardziej grozy niż... Niż jako takiego po prostu jednego jumpscare'a, który swoją drogą był dosyć irytujący, to trzeba przyznać. Przepraszam, że takie kółko zrobiłem, ale chciałem być pewien w 100%. Myślę, że wy też wolelibyście być pewni. Biuro patentowe. Dobra, tu nas faktycznie nie było jeszcze. Tu jest budynek chyba Stamy. Zamknięty, zakładam. Chodźmy. Wygląda na zamknięte. Tu nie przejdę. Serio, nie możesz wybić szyby? Dobra, jak nie mogę, to nie mogę. Fuch. Ten dom. Ten wydaje się być otwarty. Kanister z benzyną jeszcze gdzie jest? Tu jest też jeszcze jeden punkt. Dobra, chodźmy do środka. Gablota na ścianie. Przebarwienie w kształcie topora. Okej, okay. Gablota na topór strażacki. Trzeba znaleźć topór strażacki i go tu włożyć. Dobra. Szukajmy topora. Mam nadzieję, że ktoś go na mnie wbije. Coś porąbane, zniszczone od wewnątrz. Od zewnątrz. Ogromna siła, desperacja, gniew. Zniszczone drzwi. Ktoś rąbał drzwi. Mhm, już chyba znaleźliśmy kto. Cóż to za rzeczy są? Zacznijmy od podniesienia topora. Zabrania go. Zbadajmy to. Przewrócony kubek. Rozsypane przybory. Coś zabrane w pośpiechu. Długopis, ołówek, nożyczkę, twierdz do listów, linijka. Nie wiemy jeszcze. Zbadajmy zatem. Ofiara zapędzona w róg.
Rana kłuta gardła. Kłuta? Brak innych ran? Odcisków butów? Brak śladów walki? Jeszcze nic nie wiemy. Kłuta? A obok była siekiera? Ty się tu wdzierałeś z tą siekierą? Co ty robiłeś? Topór. Przywróć. Okej. Okay. Teraz. Jeszcze nam czegoś brakuje. Tu? Nie. Kłuta rana? Przytrzymaj. Jeszcze nie mogę wejść w świat duchów. Czegoś nie zbadałem? Czemu ten budynek jest taki mały? Przestało być większy. To jest jakaś przybudówka do niego tylko. Dobrze. Coś zastawione. To jest remiza strażacka? Czemu uciekałeś? Fabryka? Czy jak tutaj się dostać dalej? Czego mi brakuje, żeby dokończyć tą historię? Jak on został ukłuty? Czym? Narzędzia mi brakuje? O, nie wiem. Tutaj do góry? Się podejść? Nie, to jest zamknięty obszar, na to wygląda. Czyli cały ten dół jest zamkniętym obszarem. Może do całej fabryki wejść się nie da. Da się wejść tylko do tego jednego elementu jej. Tu? Cokolwiek? Co to jest? Tu nic nie widzę. Gdzie jest Ethan? Gdzie jest Ethan i jego kanister, z którym szedł? Przecież on szedł z dwoma kanistrami. Zresztą czemu ojciec go wysłał z dwoma kanistrami? To był jego ojciec? Nie, nie. Dale się wyglądał inaczej troszkę. Tu jest winda. O, tu nas nie było jeszcze. Do góry. Wydaje mi się, że mamy brakujące ogniwo. Nożyce wielkie do papieru. Tymi nożycami ktoś mu przekuł gardło? Kto? Jaki był sens? Topór, wiemy, leży na miejscu. Teraz nożyczki przywróć. Leżą. I teraz. Jesteśmy. Są duszki? Cztery elementy historii? Cztery. Na dworze. Jeden tam dalej. Tu dwa. Co tu się wydarzyło? To jest Dale i to jest ten typ z siekierą. Tu mówi nie, nie, nie. Skąd przyszedłeś? Stąd? Nie, tam dwa poleciały chyba. Jeden poszedł gdzie indziej. Też będę musiał tutaj pokolejkować zdarzenia? Tu! Ten na niego czekał z siekierą, na wychodzącego za nim kogoś. Jego ojciec czekał na kogoś. To jest brat jego, Travis? Ten mu przejął siekierę. Powalił go na ziemię.
to dlaczego on potem nie żył? Proszę, nie róbcie tej muzyki więcej. Wyszedłem? Za daleko odszedłem ze świata duchów? Wyszedłem ze świata duchów, jeszcze raz trzeba wejść. To jest zabity? I tu jest ostatnie zdarzenie. Jak się bronił przed nim. Chronologia. Dobra. Pierwsze zdarzenie miało miejsce to. Chronologia jest dosyć prosta. Wiem, że chronologia. To było pierwsze. Oznacz jeden. Dwa. No to chronologia się zdaje być prosta, chyba że będzie inaczej. Trzy. Wchodzimy na górę. Cztery. No i co? Pięć. Wizualizuj. Gdzie moja matka? Czemu stoisz uśpionemu na drodze? Zdarzył się wypadek. Travis, odłóż się kiedy. Wypadek. Nie chciałem jej skrzywdzić. Nie byłem sobą. Nikt z nas nie jest, odkąd Ethan znalazł ten pokój. Gdzie Ethan, do jasnej cholery? Mów! Dobrze, już dobrze. Chcę spalić pokój Van de Griffa. Słuchaj, Travis, po prostu... Zostaw mnie! Travis, to jest jego syn. Jezu Chryste. Uśpiony wybiera nosicieli. Wiedziałeś o tym? By spełniali jego życzenia. Wybrał mamę, wybrał mnie. Synu, nie chcę cię skrzywdzić. Myślisz, że ocalą ci nożyczki? Tak. Mogło być inaczej. Mogłeś pomóc uśpionemu. Pomóc nam. Ale mama ma rację. Jesteś tchórzem. I wkrótce znów spotkasz się z Ethanem. Halo, świecie duchów. Dokąd mnie teraz prowadzisz? Tu? Okej. Okay. A do tego miejsca wejdziemy w przyszłym odcinku, na który was bardzo serdecznie zachęcam. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i co? Ja bym Ignacy, byliście wy, a to było zaginięcie Ethana Cartera. Widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.